Czy rzeczywiście wydarzenia w Radomiu i innych miastach w czerwcu 1976 roku były początkiem końca epoki rządów Edwarda Gierka? O tym w dzisiejszym programie z cyklu Dudego Historii. Zapraszam. Obywatele. Są wśród mieszkańców Radomia tacy, którzy z oburzeniem mówili o wyczynach grasujących band, którzy udzielali i udzielają pomocy władzom porządkowym w przywracaniu spokoju w mieście, w ujawnianiu złodziei i podpalaczy. Dziękuję wam za taką obywatelską postawę. Komitet Centralny Partii! Niech żyje! Mówi się, że miasto nasze i jego mieszkańcy po tych wydarzeniach przeżyli szok, że wszystkich ogarnął nas wstyd. Chcę powiedzieć więcej, że jest to za mało. Miasto nasze musi przeżyć wstrząs. Towarzysze i obywatele. Ładu i porządku! Wbrew służycielami ładu i porządku! Wbrew służycielami ładu i porządku! Chcemy żyć i pracować w spokoju! Chcemy żyć i pracować w spokoju! Precz! Chcemy żyć i pracować w spokoju! Precz! Precz! Kto niszczy, niech odbuduje. Wstyd ogarnia nas wszystkich na myśl, że to nie my sami, ale funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej Radomia i z innych miast narażeniem własnego życia musieli bronić naszego mienia i godności. Dziękujemy im za to. Byliśmy silni w warcholstwie. Byliśmy jednak zbyt słabi i przerażeni, żeby zapobiec zniszczeniu. Długo będziemy musieli pracować, aby zmazać hańbę tych dni. Wierzcie mi, że uczynimy wszystko, ażeby wydarzenia z 25 czerwca były tylko lekcją historii, która przypominać będzie wszystkim, co potrafi zrobić oślepienie, głupota i brak wiary w słuszną ideę. Precz z bandytyzmem i chuligaństwem! Precz z bandytyzmem i chuligaństwem! Precz z bandytyzmem i chuligaństwem! Chuligani i wandale, precz z Radomia! Chuligani i wandale, precz z Radomia! Chuligani i wandale, precz z Radomia! Jeszcze Polska nie zginęła! Wiec, którego fragmenty widzieliśmy przed chwilą, odbył się w Radomiu 30 czerwca 1976 roku i był tak zwanym wiecem ekspiacyjnym. Zwiezieni tam przedstawiciele radomskich zakładów pracy mieli przebłagać Edwarda Gierka za bunt części mieszkańców Radomia, do jakiego doszło kilka dni wcześniej. Podobne wiece odbyły się także w całym kraju, ale po kolei. Zacznijmy od tego, dlaczego właściwie doszło w Radomiu do buntu części mieszkańców. Otóż rzecz sprowadzała się do tego, co najczęściej wyprowadzało w epoce rządów komunistycznych Polaków na ulicę, a więc od podwyżki cen żywności. Zanim do niej doszło, ekipa Gierka starała się zrobić wszystko, żeby odwlec to bolesne
działanie. Dlaczego? Bo pamiętała, w jakich okolicznościach doszła sama do władzy w grudniu 70 roku. Co więcej, mimo że Gierek próbował przez pewien czas na początku 71 roku bronić się przed cofnięciem wprowadzonej przez Gomułkę podwyżki cen żywności, ostatecznie po strajkach robotnic w Łodzi w lutym 71 roku Gomułkowska podwyżka cen została cofnięta i ogłoszono, że ceny żywności zostają zamrożone na 2 lata. Przez te kolejne 2 lata Polacy zarabiali coraz więcej, a ceny żywności stały w miejscu. Zatem kupowali jej coraz więcej, zwłaszcza mięsa jego przetworów. Po upływie 2 lat władze z obawy przed tym, że tak dobrze rozwijająca się sytuacja gospodarcza i zadowolenie społeczne mogłoby zostać zakłócone podwyżką cen, ogłosiły, że podwyżki cen generalnie nie będzie. Tymczasem, poczynając od 73 roku, od kryzysu naftowego na Zachodzie, sytuacja międzynarodowa, gospodarcza zaczęła się rysować coraz mniej pomyślnie dla Polski. Jednak przez kolejne lata Gierek, premier Piotr Jaroszewicz i inni ludzie ciągle odsuwali, jak sam przyznawał później Gierek w swoich wspomnieniach, ten przykry moment jak możliwie najdalej w czasie. Ale w 76 roku stało się jasne, że skala zjawisk inflacyjnych jest tak duża, że coś z tym trzeba zrobić. Z drugiej strony było jasne, że gospodarka nie jest w stanie zapełnić półek przy cenach, które ciągle były sztucznie utrzymywane na bardzo niskim poziomie. W związku z tym zaczęto przygotowywać operacje podwyżki cen w różnych wariantach i tutaj oczywiście główną rolę odgrywał człowiek, który był realnie architektem polityki gospodarczej w latach 70., czyli Piotr Jaroszewicz. Przygotowano ileś wariantów podwyżek cen, ale ostatecznie Jaroszewicz zdecydował się na wariant najbardziej radykalny. Do dziś właściwie nie jest jasne, dlaczego zdecydował się na taki scenariusz. Być może uznał, że jedno ostre cięcie będzie mniej bolesne niż rozkładanie tego na mniejsze podwyżki w dłuższym okresie czasu. Z całą pewnością był to błąd. Ale co więcej, Jaroszewicz popełnił jeszcze drugi błąd, ponieważ w tej podwyżce cen miały też towarzyszyć rekompensaty. Każdy obywatel miał otrzymać dodatek do pensji, ale bynajmniej ten dodatek nie miał być równy dla każdego, tylko miał się wahać w zależności od tego, ile ktoś zarabia, od mniej więcej 240 zł dla ludzi, którzy zarabiali najmniej, do 600 zł dla tych, którzy zarabiali najwyżej, a w tym czasie ta bardzo wysoka pensja to była pensja powyżej 8000 zł. I to w egalitarnym polskim społeczeństwie, a ten egalitaryzm był jeszcze mocno podsycany przez władze, które nieustannie mówiły, no, że sprawują ją w interesie klasy robotniczej, w interesie najuboższych warstw społecznych, to wywołało ogromne oburzenie. To oburzenie zmaterializowało się właśnie w Radomiu i w innych polskich miastach 25 czerwca 76 roku. Dlaczego akurat wtedy? Bo dzień wcześniej wieczorem w Sejmie PRL wystąpił premier Piotr Jaroszewicz z bardzo długim przemówieniem, w czasie którego zaproponował, jak to określono, reformę cen. Przy czym Jaroszewicz twierdził, co było kolejnym dowodem pewnej hipokryzji ze strony władz, że na razie nie ma mowy o podwyżce natychmiastowej, tylko jest mowa o konsultacjach społecznych, że oto on przedstawia społeczeństwu na forum Sejmu nowe propozycje cen, tyle tylko, że te nowe propozycje cen miały wejść już od poniedziałku. Jaroszewicz przemawiał w czwartek, czyli te konsultacje realnie miałyby się odbyć w piątek 25 czerwca i w sobotę 26 czerwca, bo już od 28 czerwca nowe ceny miały wejść w życie. Mało tego, tajemnicą Poliszynela było, że w momencie, kiedy Jaroszewicz wygłaszał swoje przemówienie, do całej Polski, do wszystkich instytucji państwowego handlu zostały już rozesłane w zaplombowanych workach nowe cenniki. Czyli w istocie rzeczy cała ta operacja konsultacji społecznych była fikcją. Chodziło tu tylko o odegranie pewnej właśnie maskarady przed ludźmi, że oto władza się pyta o coś społeczeństwa.
No ale społeczeństwo, przynajmniej w Radomiu, zdecydowało się odpowiedzieć władzy i urządziły tam rzeczywiście mieszkańcy Radomia ekipie Gierka konsultacje. Właściwie dlaczego Radomia? Na to oczywiście nie ma prostej odpowiedzi. Nigdy nie wiemy do końca, dlaczego w takim, a nie innym mieście dochodzi do buntu społecznego. Pewną poszlaką jest to, że Radom był na samej dole listy miast, które skorzystały na transformacji pierwszej połowy lat 70. Czy to pod względem liczby lekarzy, czy pod względem liczby mieszkań na obywatela Radomia. Radom był na samym dole miast wojewódzkich. Mimo że wiele z miast podniesionych do rangi województw po reformie terytorialnej w 75 roku, a pośród nich był Radom, skorzystała już wcześniej z tego boomu początku lat 70., to Radom akurat skorzystał najmniej. Wydaje się, że tutaj rzeczywiście skala zaniedbań w Radomiu była tak duża, że to ona była jednym z motywów wyjścia ludzi na ulicę. Ale nie tylko. Niektórzy uważali, że ponieważ bunt zaczął się w zakładach mechanicznych Waltera w Radomiu, które realizowały także produkcję zbrojeniową, tam między innymi produkowano broń palną, to stały za tym jakieś inspiracje ze strony służb specjalnych. Zresztą tak później twierdził Edward Gierek. Gierek w swoich wspomnieniach wypowiedział się na temat przyczyn tych wydarzeń bardzo jednoznacznie, sugerując, że może i same wydarzenia nie zostały sprowokowane przez jego przeciwników w kierownictwie partii, natomiast z całą pewnością, kiedy już tłum wyszedł z zakładów Waltera i zaczęli się do niego przyłączać robotnicy z innych zakładów i podszedł pod Komitet Wojewódzki PZPR, to od tego momentu interwencja milicji była odwlekana przez dwóch ludzi, którzy mieli spiskować przeciwko Gierkowi, a mianowicie przez generała Jaruzelskiego i przez Stanisława Kanię, sekretarza KC PZPR, który odpowiadał za aparat bezpieczeństwa. Czy tak było w rzeczywistości? Wydaje się, że jednak nie. Wydaje się, że po prostu, choć władze podjęły pewne przygotowania przed wprowadzeniem tej podwyżki w życie, a mianowicie polegały one na tym, że w ramach operacji Lato 76 powołano na ćwiczenia wojskowe kilka tysięcy ludzi celowo dobranych. Mianowicie zajęto się osobami, które były aktywne w czasie buntów studenckich w marcu 68, które były przywódcami strajków robotniczych w latach 70-71. Ci ludzie rzeczywiście dostali wezwanie na kilkutygodniowe ćwiczenia wojskowe i to miało jakby sprawić, że ten potencjalny prowodyży protestów nie będą groźni. Ale cóż, okazało się to niewystarczające. Rzeczywiście ten tłum mniej więcej 8-tysięczny zgromadził się pod Komitetem Wojewódzkim PZPR w Radomiu. Najpierw przez pewien czas ludzie tylko skandowali, domagając się oczywiście cofnięcia podwyżek cen. Lokalny pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Radomiu, Janusz Prokopiak, nie był oczywiście władny, żeby im cokolwiek obiecać. Mógł tylko dzwonić do Warszawy z prośbą o jakąś decyzję. No i właśnie tutaj ta decyzja zapadała dość długo. Wreszcie, ponieważ tłum się stawał coraz bardziej agresywny, na pewnym etapie wtargnął do siedziby komitetu. Funkcjonariusze milicji i służby bezpieczeństwa obecni w komitecie ewakuowali pierwszego sekretarza, no a tłum przystąpił do plądrowania gmachu, który ostatecznie podpalono. Dopiero po południu 25 czerwca do akcji wkroczyły siły milicyjne, zaczęła się brutalna pacyfikacja, zaczęły się słynne radomskie ścieżki zdrowia, a więc bicie zatrzymanych przez szpaler stojących między, tworzących taki szpaler milicjantów. No właśnie, jak to było z tą interwencją milicji? Bo tutaj Edward Gierek już nie miał wątpliwości, że padł ofiarą spisku, powoływał się tutaj na komisję, którą Jaroszewicz powołał po wydarzeniach, na której czele stał, co ciekawe, minister energetyki Andrzej Szozda i ta komisja, jak mówił Gierek, miała dojść do następujących ustaleń. Zacytujmy wspomnienia samego Edwarda Gierka.
Piotr Jaroszewicz następnego dnia po strajku radomskim powołał specjalną komisję pod kierownictwem ministra Szozdy, któremu osobiście ufał i nakazał mu sprawdzić dokładnie, jak przebiegały wydarzenia w Radomiu. Z otrzymanego przez niego raportu wynikało niedwuznacznie, że milicję celowo wprowadzono zbyt późno do akcji. Zdaniem tej komisji zwlekano z użyciem ZOMO do chwili, aż podpalono komitet wojewódzki i grabież sklepów stała się faktem. Przyznam szczerze, że sceptycznie odnosiłem się do raportu Szozdy. Rację przyznaję mu dopiero dziś, po latach. Wtedy wydawało mi się, że teza tego raportu jest trudna do udowodnienia, że opóźnienie użycia ZOMO wynikało z moich zaleceń traktujących użycie milicji przeciwko robotnikom jako ostateczność. Z tymi oskarżeniami Gierka absolutnie nie zgadzał się główny oskarżony, czyli Stanisław Kania, który polemizował bardzo mocno z twierdzeniem, że to on odpowiada za tą późną interwencję milicji. Natomiast trzeba przyznać Kani w jedno, że rzeczywiście nie, tak jak wielu innych funkcjonariuszy niższego szczebla, nie wykluczał, że rzeczywiście w Radomiu mogło dojść do aktów przemocy wobec zatrzymywanych, a więc do bicia, mówiąc krótko, także i ludzi, którzy niewiele mieli wspólnego z samymi demonstracjami, ponieważ milicja, która pacyfikowała demonstracje w Radomiu, no, później, w godzinach późnych popołudniowych zatrzymywała bardzo wielu całkowicie przypadkowych ludzi w Radomiu i bardzo wielu ludzi, którzy nie byli w ogóle pod komitetem partii, także zostało aresztowanych i pobitych. Kania o tych represjach mówił następująco. Jeśli chodzi o represje, to te w pierwszych tygodniach po wydarzeniach ich charakter był ściśle związany no jakby z reakcją, żywą reakcją na to, co się tam działo w Radomiu. A przecież to było odległe od tego, co się określa mianem demonstracja polityczna. Pytanie o różne represje, ścieżki zdrowia, jak to się określa, w momencie, kiedy trwały wydarzenia w pierwszych godzinach. Sygnały przychodziły. Później dwie ekipy prokuratury generalnej wyjechały badać sprawy. Te ekipy prokuratury generalnej nie przyniosły materiału, który kazałby wkraczać z zewnątrz jakimiś środkami przeciwko milicji. Jeśli patrzeć po latach, nie wykluczam, że działy się tam różne rzeczy w nastroju no, walki, w której milicja mogła posiadać co najwyżej pałkę, a z drugiej strony łomy. Że to były te rachunki, których ani popierać nie można było, bo milicja ma prawo do samoobrony wtedy, kiedy działa, czy policja dzisiaj. Natomiast nie ma prawa postępować tak no, z podejrzanym, który już jest izolowany. Oczywiście także Kania był tu bardzo ostrożny w tych swoich wypowiedziach. To jasne, Kania zdawał sobie sprawę z tego, że po latach, gdyby przyznał się do wydawania określonych poleceń, mogłoby to być przedmiotem dochodzenia ze strony prokuratury Instytutu Pamięci Narodowej. Natomiast dla nas istotne jest, co dzieje się 25 czerwca na wieść o wydarzeniach w Radomiu, ale także na wieść o tym, co się dzieje w Ursusie, bo także i pracownicy zakładów mechanicznych Ursus wyszli z zakładów i zablokowali linię kolejową międzynarodową przebiegającą przez Warszawę. Do demonstracji doszło także w Płocku, gdzie w Komitecie Wojewódzkim wybito trochę szyb. No i do strajków już bez wychodzenia z zakładów doszło jeszcze w wielu innych miastach Polski, w których regionach to obrazuje mapa, którą teraz możecie Państwo zobaczyć. Oryginalna mapa sporządzona wkrótce po tych protestach w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Edward Gierek zareagował na protesty społeczne bardzo nerwowo. Jak bardzo był tym poruszony, możemy wysłuchać w unikalnym nagraniu, choć niestety słabej jakości, telekonferencji, jaką nazajutrz, czyli 26 czerwca, odbył z pierwszymi sekretarzami komitetów wojewódzkich.
Posłuchajmy fragmentu tej telekonferencji. O ile w części województw Moskwy strajki naszej budowy miał charakter spokojny, to były województwa, o których sytuacja przybrała charakter niedobry. Mianowicie ludzie wyszli na ulicę, zaczęło się demolowanie sklepów, podpalanie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Dotyczy to w szczególności Radomia. No ja nie muszę towarzyszom mówić, jakie tam, prawda, hasła podnoszono. W każdym bądź razie było to zaprzeczenie demokracji, było to zaprzeczenie czegokolwiek, co może być tolerowane w normalnie szanującym się państwie. I my nie możemy pozwolić na to, żeby w tym kraju tyle jakich płytek narzucał swoją wolę ogromnej ilości ludzi, członkom partii. Będą o nas mówili jako o narodzie parkołów. To będzie wielka frajda dla chuliganów. I trzeba tam w tej załodze tych 40 paru zakładów powiedzieć, jak my ich nienawidzimy. Im więcej będzie słów luźnierstwa pod ich adresem, tym lepiej dla spraw. Tym lepiej dla spraw. Tylko moja silna krew, towarzysze, pozwoliła zachować spokój i uchronić od przelewu krwi. Gdybym był bardziej emocjonalny, to prawdopodobnie wczoraj polałaby się krew i nie wiadomo, ilu ludzi by zginęło. Towarzysze, ja uważam, że trzeba będzie od jutra odbyć we wszystkich województwach masowe wiece. Wiece na kilkadziesiąt tysięcy ludzi, nawet 100 czy ponad 100 tysięcy, żeby to były wiece złożone ludzi pobranych. Towarzysze, mnie to jest potrzebne jak słońce, jak woda, jak powietrze. To się tyczy zakładów, które strajkowały. Trzeba powiedzieć, jakie to są łajdacy, a nawet jeśli zarządzacie wyrzucenia zakładu elementów nieodpowiedzialnych, tym lepiej dla spraw. To musi być atmosfera, prawda, pokazywania na nich jak na czarne owce, jak na ludzi, którzy powinni się wstydzić w ogóle, prawda, na świecie wchodzą. I trzeba będzie zebrać tam Radomiaków i powiedzieć im, jak my ich oceniamy. Po prostu, towarzysze, powinni Radomiacy odczuć, że cała Polska ich lekceważy. Jak widać, odpowiedzią Gierka na protesty robotnicze stała się wielka, miała być wielka kampania propagandowa, którą mieli zorganizować właśnie pierwsi sekretarze komitetów wojewódzkich i rzeczywiście zorganizowali. W jej ramach w poszczególnych miastach odbywały się wiece bardzo podobne do tego, w którym widzieliśmy na początku programu w Radomiu, z tą różnicą tylko, że w tych innych miastach oczywiście nie bito się w piersi, nie mówiono, jak
bardzo zawiedliśmy towarzysza Gierka, tylko że towarzysza Gierka popieramy i otóż się największy z tych wieców odbył się w Katowicach, nie przypadkiem oczywiście Gierek udał się po wsparcie do swojego matecznika górnośląskiego i tu w katowickim Spodku odbył się wielki wiec poparcia, największy z tych wszystkich, na którym Gierek wypowiedział następujące zdania. W krótkim czasie Polska stała się silniejsza, a Polakom zaczęło żyć się lepiej. I jest to fakt niepodważalny, którego nie kwestionuje nikt, nawet nasi wrogowie. Musimy usuwać przeszkody i rozwiązać wiele złożonych spraw. Jedną z takich trudnych spraw stanowi polityka cen. Jest ona obecnie żywo i szeroko dyskutowana w naszym kraju. Postanowiliśmy poddać tę sprawę pod konsultację społeczną. Chociaż każdy rozumie, że konsultacja w sprawie zmiany cen nie jest rzeczą prostą. Grozi bowiem, jak wszyscy wiedzą, niepokojami na rynku i wykupywaniem towarów. Mimo to, kierując się nadrzędną zasadą demokratycznego trybu przygotowania i podejmowania ważnych decyzji społeczno-ekonomicznych, rząd po opracowaniu konkretnego projektu przedstawił go Sejmowi, a Sejm skierował do konsultacji. W konsultacjach zgłoszono szereg uwag dotyczących skali i zakresu proponowanych zmian cen, ich rozłożenia w czasie, a także co do podziału rekompensaty. Postulowano przede wszystkim większe uwzględnienie potrzeb rodzin najniżej sytuowanych. Z aprobatą spotkały się propozycje przedsięwzięć zmierzających do przyspieszania rozwoju produkcji rolnej i poprawy jej warunków ekonomicznych. Wszystko to, drodzy towarzysze i obywatele, wymaga starannego i wnikliwego rozważenia. W ważnych sprawach społeczno-gospodarczych, dotyczących każdego obywatela i każdej polskiej rodziny, będziemy cierpliwie i wytrwale dyskutować, szukając takich rozwiązań i takich uzasadnień, które zyskają zrozumienie i poparcie, które będą jednoczyć nasze polskie społeczeństwo. Przemówienie przyjęte zostało z najwyższym zainteresowaniem przez całe społeczeństwo. Ale w czasie, kiedy Gierek to mówił, tak naprawdę usunięta była już najważniejsza przyczyna, dla której za mieszkańcami Radomia nie poszli mieszkańcy innych miast. Bowiem tego samego 25 czerwca, w którym doszło do demonstracji w Ursusie i w Radomiu, późnym popołudniem zebrało się biuro polityczne i podjęło decyzję o cofnięciu podwyżek cen żywności, co ogłosił w wieczornym wystąpieniu 25 czerwca premier Jaroszewicz. A więc nazajutrz po tym, jak przekonywał w Sejmie, że wprowadzenie nowych cen jest absolutnie konieczne i polska gospodarka tego potrzebuje, nazajutrz jednak stwierdził, że konsultacje, które się doprowadziły do szeregu incydentów chuligańskich, jednak sprawiły, że władza postanowiła przemyśleć i podjąć decyzję co do regulacji cen w późniejszym terminie. I tu można powiedzieć, Gierek z jednej strony, który oczywiście był głównym decydentem w tej sprawie, podjął decyzję, która znowu odsunęła problem buntu społecznego na czas jakiś. Natomiast w rzeczywistości ona sprawiła, że miażdżąca większość Polaków nie miała już cienia wątpliwości. Ceny nie są efektem rachunku ekonomicznego, tylko decyzji władz. Wystarczy tą władzę nacisnąć, wyjść na ulicę, zastrajkować i wtedy można będzie
uzyskać właśnie cofnięcie takiej decyzji, a doraźnie można uzyskać na przykład podwyżki płac. I dlatego w drugiej połowie lat 70. zaczyna się nasilać zjawisko spontanicznych, oddolnych strajków ekonomicznych. W coraz większej ilości zakładów pojawiają się tak zwane przerwy w pracy, których pada żądanie podwyżek płac. I władze, chcąc zapobiec rozszerzaniu się tego zjawiska, na takie podwyżki się zgadzają. Ale równocześnie oczywiście zdając sobie sprawę, że to powoduje coraz większą presję inflacyjną, coraz ludzie mają coraz więcej pieniądza, coraz bardziej chcą kupować różne towary, trzeba powiedzieć jasno, przyznać się do pewnej porażki. I ta porażka po raz pierwszy symbolicznie dotyka artykułu pozornie niegroźnego, a mianowicie cukru. Dlaczego akurat cukru? Dlatego, że po wydarzeniach czerwca 76 roku Polacy uważali, że jest tylko kwestią czasu nieodległego, kiedy władze znów podejmą próbę podwyżki. Zatem zaczęto się zastanawiać nad tym, co można zgromadzić w jakiej ilości. Tu się oczywiście staje jasne, że praktycznie żadnego z innych podstawowych artykułów społecznych, no może poza solą, nie jesteśmy w stanie zgromadzić tak dużo, nie obawiając się, że on ulegnie zepsuciu nawet po kilku latach, jak właśnie cukier. I stąd po czerwcu 76 roku zaczęło się masowe wykupywanie przez Polaków cukru, w efekcie czego już w sierpniu 76 roku wprowadzono tak zwane bony towarowe na cukier, które umożliwiały każdemu zakup już tylko określonej ilości tego towaru. I to był taki moment, w którym po raz pierwszy stało się jasne, że ta iluzja dobrobytu, którą roztaczał Gierek przez pierwszą połowę lat 70., właśnie dobiegła końca i teraz już będzie tylko coraz gorzej. I rzeczywiście było coraz gorzej. Władze, nie mogąc wprowadzić oficjalnej podwyżki cen, zaczęły się uciekać do różnego rodzaju wprowadzania cen ukrytych. Robiono to na dwa podstawowe sposoby. Z jednej strony wprowadzono tak zwane ceny komercyjne. Polegało to na tym, że ten sam artykuł miał różną cenę w różnych sklepach. Dziś jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo handel jest prywatny, ma różne marże. Ale wtedy dla obywateli była to nowość. Polegało to na tym, że wchodziliśmy do sklepu, w którym było mięso i wędliny i mieliśmy dwie lady. Przy jednej obowiązywały ceny urzędowe, a przy drugiej komercyjne. Te komercyjne były oczywiście wyższe. No zapytacie Państwo, co za idiota szedł i kupował mięso czy wędliny po cenach komercyjnych. No ten, który nie chciał stać w kolejce, bo do tej lady, w której były ceny urzędowe, stała długa kolejka i co więcej, zazwyczaj tamtego mięsa, jego przetworów starczało na bardzo krótko i trzeba było czekać na nową dostawę, podczas gdy po drugiej stronie sklepu była lada ze cenami komercyjnymi i tamtego mięsa i jego przetworów było znacznie więcej, tyle że po wyższych cenach. To oczywiście budziło ogromną irytację wielu ludzi. Co więcej, to był tylko jeden z dwóch chwytów, ponieważ dość szybko się okazało, że także jest problem z zaopatrzeniem sklepów po cenach komercyjnych. Co zatem zrobiono? Zaczęto wprowadzać te same towary pod nową nazwą. I tak oto kiełbasa wawelska zamieniała się w podwawelską i nie zmieniając w ogóle swojego składu, kosztowała już o kilkadziesiąt procent więcej. To oczywiście ludzie wiedzieli i to budziło coraz większą irytację i tutaj tak naprawdę można powiedzieć, ten mechanizm ukrytych podwyżek cen w istocie rzeczy krok po kroku coraz bardziej podkopywał już i tak załamane po 76 roku poparcie dla ekipy Gierka. Gierek co więcej zlekceważył poważne ostrzeżenie i nie zastosował klasycznego w polskiej, nie tylko polskiej polityce mechanizmu kozła ofiarnego. Mianowicie za czerwiec 76 oczywistym kandydatem na takiegoż kozła był premier Piotr Jaroszewicz, który zresztą dał Gierkowi możliwość wykonania tej operacji, mianowicie podał się do dymisji, ale Gierek o dziwo tej dymisji nie przyjął. Ale mało tego, Gierek choć jak twierdzi po latach, wiedział już o tym, że spiskują przeciwko niemu ludzie w kierownictwie PZPR na czele z Kanią, nie zgodził się także na ultimatum, które mu postawił Jaroszewicz. Mianowicie Jaroszewicz, mówiąc Gierkowi, że skoro nie chcesz przyjąć mojej dymisji, to musisz usunąć z kierownictwa partii dwóch ludzi. Sekretarza KC
odpowiedzialnego za aparat bezpieczeństwa Stanisława Kanie i ministra spraw wewnętrznych Stanisława Kowalczyka, bo to oni obaj zdaniem Jaroszewicza ponosili odpowiedzialność za to, że wydarzenia w Radomiu i w innych miastach przybrały tak duże rozmiary. Ale Igierek się na to nie zgodził, w efekcie czego w drugiej połowie lat 70. zarówno Jaroszewicz pozostał na stanowisku premiera, jak i Kania z Kowalczykiem. To miało swoje daleko idące konsekwencje, dlatego że w atmosferze tak daleko idącej nieufności i oskarżeń było jasne, że wszystkie kolejne sytuacje kryzysowe będą tylko ten antagonizm tam bardzo silny w ekipie Gierka potęgować. I tak się rzeczywiście działo. Przeciwko Gierkowi w kierownictwie PZPR pojawiały się kolejne ataki. Z jedną z takich bardzo ostrych krytyk wystąpił pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Koninie, Tadeusz Grabski, który na jednym z plenów Komitetu Centralnego ośmielił się, co było absolutnie wydarzeniem bez precedensu, bardzo ostro zaatakować Gierka. Został za to oczywiście usunięty ze stanowiska, bo to była już publiczna, może nie w pełni publiczna, bo posiedzenia plenów Komitetu Centralnego były tylko częściowo transmitowane przez media, no ale jednak było to zaatakowanie pierwszego sekretarza przy szerszym gremium, ale Gierek także i wtedy uznał, że jakoś sobie z tym poradzi, bo odpowiedzią na kryzys, który się zarysował, miał być tak zwany manewr gospodarczy. Otóż w drugiej połowie lat 76 roku kierownictwo PZPR proklamowało strategię tak zwanego manewru gospodarczego, który najkrócej mówiąc miał polegać na ograniczeniu skali inwestycji. Ponieważ zdawano już sobie sprawę, że doszło do przegrzania frontu inwestycyjnego, że otworzono zbyt wiele różnych projektów, zwłaszcza budowlanych, infrastrukturalnych, różnego rodzaju nowych siedzib, komitetów partii, komend milicji, ale także dworców, hal widowiskowych, nowych dróg, autostrad, które też zaczęto wtedy planować. To wszystko postanowiono wyhamować, tyle tylko, że okazało się, że choć była to decyzja Igierka i Jaroszewicza, oni już nie panują w znacznym stopniu nad własnym aparatem gospodarczym. Jak się później okazało, bardzo wiele tych inwestycji, które miały być w ramach manewru gospodarczego ograniczona, była rzeczywiście przez lokalne władze wbrew centrali w Warszawie kontynuowana i to potęgowało wraz z pętlą zadłużeniową, która się zaczęła zaciskać na szyi polskiej gospodarki w drugiej połowie lat 70. bardzo mocno, to powodowało, że ostatecznie gospodarka PRL zmierzała ku nieuchronnemu kryzysowi, który w pełni objawi się w roku 80., a właściwie już w 79., dlatego że to będzie pierwszy rok, w którym po raz pierwszy władze PRL przyznają, że dochód narodowy spadł po raz pierwszy w powojennych dziejach Polski w stosunku do roku poprzedniego, czyli do roku 78. i gospodarka polska znajdzie się w najgłębszym kryzysie w dziejach w swojej dwudziestowiecznej historii. Natomiast czerwiec 76 miał jeszcze jeden bardzo istotny skutek. On dotyczył pojawienia się czy rozwinięcia działalności opozycyjnej. Pierwsze wystąpienia opozycyjne zaczęły się już wcześniej, na początku 76 roku, kiedy ekipa Gierka przeprowadziła nowelizację konstytucji PRL, ale tak naprawdę dopiero wydarzenia czerwca 76 stały się katalizatorem, które sprawiły, że kilka środowisk w Warszawie, które dotąd patrzyły na siebie dość nieufnie, z jednej strony środowiska harcerskie skupione wokół Piotra Naimskiego, Antoniego Macierewicza, z drugiej środowisko dawnych komandosów marcowych skupione wokół Jacka Kuronia, ostatecznie zaczęły ze sobą współpracować. Patronat nad tym odbiła grupa starszych od tych młodych wtedy ludzi intelektualistów, takich jak Jan Józef Lipski, jak Aniela Steinsbergowa, jak Edward Lipiński. Oni wszyscy zdecydowali się we wrześniu 76 roku utworzyć Komitet Obrony Robotników. Pierwszym zadaniem KOR-u było wspieranie osób represjonowanych właśnie w 76 roku w Radomiu i także i tych, których represjonowano za udział w demonstracjach w Ursusie. Polegało to na udzielaniu pomocy prawnej, pomocy finansowej. Tak o tym mówił jeden z organizatorów tej pomocy, Jacek Kuroń. Radom to było po prostu miasto okupowane. Im żeśmy dotarli do Radomia, to już docierał do nas taki krzyk rozpaczy.
Potem w Siedmiu Święta Milicjanta odbyła się tam defilada i to była defilada w okupowanym mieście. Teraz w tych okolicznościach my musieliśmy się zająć Radomiem. Co znaczy musieliśmy? Bo już jakby to się, bo to wiąże się z takim pytaniem, dlaczego w ogóle wystąpiliśmy? Wtedy, kiedy żeśmy zakładali KOR, a miało być nas chyba 12 albo 15 członków, założycieli, to pamiętam, ktoś mnie zapytał, no dobrze, to jeżeli w tej chwili jest kilkaset tysięcy zatrzymanych, to będzie o 15 więcej i wszystko. Ja mówię, jak będzie o 15 więcej, to to już zasadniczo zmieni sytuację. Dlatego, bo okaże się, że w sprawie robotniczej siedzą w więzieniu intelektualiści. Że to jest sprawa robotnicza, jest sprawą narodową. My przyjeżdżamy na rozprawy. Uczestniczymy w rozprawach. Dlatego, żeby ta Dintoira, bo trudno to nazwać wyrokami sądowymi, co się w owym czasie w Radomiu działo, działa się na oczach świata. My byliśmy świadkami i myśmy o tym ogłaszali i informowali. Stąd właśnie ten pomysł wyduszenia nas z sądu biciem. Ściągnięto specjalnie ludzi, opłacono ich i stąd te bójki na korytarzach, byśmy nie stawiali oporu. Na końcu korytarza napadli na nas i myśmy się wycofywali, więc ja uważałem, że jestem za całość odpowiedzialny i mam iść ostatni. Mecenas Siłanowicki uważał, że to on powinien zasłaniać wszystkich, więc w pewnym momencie co chwilę łapał mnie mocno za rękę i przerzucał za siebie. Mecenas Siłanowicki uznał, że najlepiej będzie wprowadzić nas na salę sądową. Otworzył drzwi szeroko i mi wchodzić. I w tym momencie posypały się jajka. Przy tym słyszałem jakaś kobieta, krzyczała Jezus Maria, bo jajek nie było w Radomiu. Dlaczego władze PRL nie zareagowały na powstanie KOR-u tak jak to w przeszłości zwykle bywało, czyli aresztowaniem jego członków, oskarżeniem ich o tworzenie antypaństwowej organizacji? Otóż tutaj klucz leżał w tym, co było istotą nowości, jaką wprowadził Gierek w stosunku do poprzednich włodarzy PRL. Gierkowi zależało nie tylko na bliskich relacjach z Moskwą i z Leonidem Breżniewem, ale także na bliskich relacjach z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi, z Republiką Federalną Niemiec, z Francją. A tam źle widziano by pojawienie się więźniów politycznych. Dlatego członków KOR-u, a także innych organizacji, które zaczęły poczynając od roku 77, innych organizacji opozycyjnych, powstawać, nękano na różne inne sposoby, a mianowicie dokonywano ich zatrzymań na 48 godzin, czasem byli oni bici przez nieznanych sprawców, oczywiście wyrzucano ich z pracy, karano grzywnami, oskarżano o różnego rodzaju wyimaginowane przestępstwa kryminalne, natomiast nawet wtedy unikano dłuższych wyroków więzienia. W najlepszym razie były to areszty kilkumiesięczne. O co tu chodziło? Żeby Gierek nie musiał się tłumaczyć na Zachodzie z tego, że są więźniowie polityczni. Zarazem taka strategia wobec opozycji wynikała z jej lekceważenia, bo trzeba pamiętać, że cała przedsierpniowa opozycja, o której z pewnością opowiem szerzej w jednym z kolejnych programów z cyklu Dudek o historii, skupiała nie więcej jak tysiąc kilkaset osób. Niemniej jednak ona stała się zarzewiem buntu, który sprawił, że Polska latem 80 roku stanie się areną największej fali strajkowej, która zakończy ostatecznie rządy Edwarda Gierka. Ale o tym, dlaczego właściwie doszło do tej fali strajków i jakie były jej bezpośrednie konsekwencje, opowiem już w innym programu z cyklu Dudek o historii. Dziś Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i oczywiście gorąco apeluję o wspieranie tego kanału na różne możliwe sposoby. Dziękuję.